Siemanko, kochani. Ta! Pozwólcie, że znamy wam moją szaloną ekipę. DJ Wuber, a.k.a. Wuber, najstarszy DJ świata. Powiem wam parę słów o nim. Kiedy Kool Herc grał pierwszą imprezę w latach 70., kiedy się narodził hip-hop w Nowym Jorku, to się działo równolegle w Polsce, ale mało kto o tym kurwa wie. Wiesz, o co chodzi? Tak jest. To jest właśnie Wuber, tak pokrótce, nie? Jest killer, a.k.a. killer, a.k.a. killa. Wiesz, o co chodzi? Powiem wam, nigdy tego publicznie nie mówiłem, ale wam to teraz powiem, nie? To, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, chociaż co to za miejsce, nie? To jest wszystko jego zasługa, nie? A to pierdaszysz. No, a wiesz czemu, nie? Ja ci powiem czemu, bo kurwa mi zgodzi. On był kurwa dobry, zawsze był dobry, a ja chciałem być zawsze lepszy, wiesz, zgodzi. Nie, i tak widzisz, no. I to dzisiaj taka miłość jest, kochana, nie? To jest mój braciszek. One love, audio tech, bitches. Tak. Jeszcze jeden zawodnik. Tak powiem, jest jeszcze... Marcin, ej, a ty się schowałeś? Słuchajcie, to jest gościu, który, wiesz, co chodzi, to jest Globetrotter, nie? On zjechał, kurwa, wzdłuż całą Europę, pół Polski i cały świat, wiesz, o co chodzi? Myślisz sobie, że jedziesz na koncert NASA do Stodoły, mówisz, kurwa, ja jestem jedyny z Gorzowa, co jedzie na koncert NASA, kurwa, do Stodoły, nie? Sorry, a on już tam jest, you get me? Dawaj. Dzień dobry, tutaj dokument kręcimy, co tu się dzieje? Mordo, weź tu kamerę, proszę się. Turn off the camera. Siema, siamu. Siema, siamu. Mienie, tak. Mienie kamerę zniszczy. Kupę lat. Mienie kamerę. Hej. Ci co, nie czekaj, to jest kurwa, siema, proszę. To tak sobie. A nie było okazji. Jest hip-hop. Patrz na to człowiek. Bang! Nie żegnamy się, będziemy się... Kiedy wracamy? Reprezent! Sobota, niedziela na skateparku coś się dzieje, także możemy się łapać. Let's go, let's go! Let's go, let's go! Siemanderko. Tutaj dzisiaj ponoć występujemy dziś na rejonie. Dawno. W. Killa. Audio tank is in the building, you get me? Dzisiaj gramy tu. W Szczecinie. No i wiesz, jak będziemy mieli fart jak w kasynie, to nam nie minie. Zapraszam, bro, zapraszam. Jest na mirendzie ludzkich spraw. Co się dzieje, patrz. Dużo dymu. Fendu. Look at this, homie, look at this. Look at this, you get me? Widzisz, co zdaje? Teraz mnie zaimponowałeś, wąski? Jest energia, bądź zaryciem na miłość, obietnaj, bądź to wyjęta, wiesz jak to ciężko, same jest być mamą, bohaterką.
bo przeszliśmy przez piekło. 11 piętro, wielu wypękło. Więc lepiej nie, bo to kształtuje zawziętość, szacunek, pokory i wdzięczność, miłość, wierność, dzień, człowieczeństwo, a z ulicy sam przeciwieństwo mówią. Upewnij się, że tu jesteś. Jestem! Upewnij się, że tu jestem. Upewnij się, że tu jestem. Cały Szczecin, podnieście rączki wszyscy. Upewnij się, że tu jestem. 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 Wszyscy! Upewnij się, że tu jestem. 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 DJ Wubel! Hey, yo! A razem nazywamy się Audiotech! Sposobności, na przykład wiesz, koncertu wrócą na wiosnę i tak dalej, wszystko się ruszy. Bo to na pewno wrócę, więc już wiesz, że tutaj to wiesz, jechał z uśmiechem na twarzy, wiesz, o ja to jest, wiesz, tam to są koncerty, nie? Więc jakby jakoś tak, tak powiem. Będziemy czekać. Super, bardzo dziękuję, także mówię, co? Super. Mam bratową z Gorzowa. Okay, pozdrawiamy bratową z Gorzowa. Dzięki za koncert. Ja dziękuję. Fajnie było. I dalej, gdy strzelą ci w kolano i co rano, spójrz w lustro, uśmiechnij się i uwierz w to na boju. Jutro będziesz samą, będziesz mamą. Jestem fanem, jak i dole ciężko pracowałem. Zdaję sobie sprawę, że któregoś dnia się zjadę. W każdym mieście rozpalę salę, wokale mam do pół układane. Wybrany nawet Bóg mi to wydaje. To jest całkiem niedaleko. Piechotasz? Dokładnie tutaj, widzisz, na rogu. Piechotą. Naprawdę, miło było. Nie, a co, pasuje do Norberta? Nie, to jakbyś nie był w Szczecinie. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczyska, nie? Lepiej rabi, bliżej. Szanuję. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę tu uczestniczyć. Wielkie dzięki, nie? Możesz też pomóc. W jaki sposób? Wszystko w twoich rękach. Najlepszy kebab. O tej porze w mieście, ale o tej porze, o tej porze. Dobra, podejdziemy, zajrzę tam przez, zajrzę. Nie zajrzyj, tylko zamów. 3 minuty piechotą. No.
No bardziej niż, to bardziej niż pewne, nie? Wiesz, żeby nie było tak, że będę was źle wspominał, nie? Ale tylko w toalecie, ale tylko w toalecie. To nie jest Turek, nie piecze dwa razy. Nie piecze dwa razy, a nie tak, nie piecze dwa razy. To jest okej. Jeżeli macie w swoich sercach szacunek, jeżeli macie w swoich sercach hip-hop, jeżeli macie w swoich sercach prawdę, tożsamość, lojalność i moralność, to zróbcie pierdolony hałas! Kto zesłał na nas taki kataklizm, taką ślepotę, panny porobione photoshopem? Nie poznałbyś się na ulicy, chłopie. Już nieważne, kim jesteś, tylko jak wyglądasz. Co jesz, ile osób to ogląda? Jakiś koszmar. Ktoś tu się ostro zesrał, nie ma komu posprzątać. Faktycznie, możesz brzmieć komicznie. Ty, weź takie operacje plastyczne. Później się dziwią, póki dziecko takie brzydkie. Ci raperzy szukają rozgłosu. Dobra, jeszcze cisna. Okay. No, proszę cię, żeby dzięki wielkie. Fajnie było. Tak. Już tu wiem, gdzie iść na piechotę, żeby zjeść coś, co nie piecze dwa razy. Hip-hop wygra i to jest piękne. Hip-hop wygra i to jest piękne. Hip-hop wygra. Hip-hop wygra. Hip-hop wygra. Hip-hop wygra. Hip-hop wygra. Hip-hop wygra! Hip-hop wygra! Ten wieczór lepiej nie mógł się potoczyć. Jesteście naprawdę fantastycznymi młodymi ludźmi. Ten mój sześciolatek jest jeszcze bardziej zwany od tego starszego. Ostatnio mówi do mnie tak: tata, w poniedziałki nie będę chodził do przedszkola. A ja mówię: dlaczego? Bo ja też nie lubię poniedziałków. I co ja mam opowiedzieć? Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. A wy? 8:15, od razu praszę. Póki dźwiganie zacznie, używam astę. Nie mogę zacznę, podchodzę do lustra. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. A wy? Ostry, powiedziałbyś parę słów dla maestra fanów? Maestro, mój ziomuś w końcu przyjechał do Polski z Anglii, wrócił po ciężkich wojażach. Trzymam za niego kciuki, jedna miłość. Pozdrowienia dla wszystkich z Gorzowa Wielkopolskiego. Wiadomo, ten kto wie, ten ma wiedzieć, jak to mówią. Siemanko. Dziękuję jeszcze raz. Ja dziękuję. Widzimy się, no. Tak. Do zobaczenia. Jest kameraman. Kameraman! Generalnie po koncercie bardzo, bardzo przyjemnie, tylko słuchu nie było. Nie było słuchu i tyle. I jest hip-hop. Drobas. Ja spojrzę okiem krytycznym. Nie ma krytyki, są złe nawyki. Elo. Maestro. No, teraz będzie mi tu wierdolił, jak wywiadu udzielam. No, z żoną rozmawiam. Mi... Żona też może być na odcinku. Nie zadawaj trudnych pytań. No poważnie to ten, bardzo mi się podobało. Pierwszy, nie ostatni raz. Naprawdę, nie? Naprawdę. Szczecin, jak w domu, co mam powiedzieć. No. I jeszcze raz tutaj zawodnik, który się nie powiedział. Jak ci podobało, ej? Było w miarę.
A ty pociąg masz do chaty? Nie, żartuję. Było w porządku, było super. Wiesz, i głośnik, generalnie nagłośnienie, spokoj. Zapytaj tych iluminatów tam, kurwa, oni tutaj są. Oni pieniądze płacą. Myślisz, że powinienem? Dzień się zapytaj, czy im się podobało. Panowie, jak się podobał koncert Maestro? Zajebiście. Zawsze sztos. To jest teraz poważna sprawa. Przyjechałem z Gorzowa Wielkopolskiego, 66400. Gdziekolwiek bym nie był, gdziekolwiek bym się nie pojawił, to dumnie reprezentuję swoje miasto. Reprezentuję wartości, które mi wpojono. Reprezentuję swoją tożsamość i tą taką, wiecie, nie? Taką małą ojczyznę swoją lokalną. I założę się, że każdy z was, niezależnie od tego, czy urodziliście się w Szczecinie, czy przyjechaliście tutaj, to też przyjechał tu ze swoją historią i ze swoją tożsamością. Tak jest? Więc kiedy zagram kawałek o moim mieście, to byłoby tak, jakbym zagrał kawałek o twoim mieście. Zgadza się? Dobra. Wubel, spróbujmy. No i tak właśnie kończymy tą naszą wycieczkę do Szczecina. Prawie cali i zdrowi. Marcinek się trzęsie jak gówno w betoniarce, rozumiesz? W jak to W, jest u siebie na dzielni. Max jak to Max. Zrobi wielkie bang. A ja jestem driver. Polecam się na Krzysiu. A Krzysiu to Krzysiu. No. A audiotech jest z budowli. A Marcin, jak twoje wrażenie ogólnie, ej? Ej, właśnie jesteśmy witnicy, kończymy nasz road trip. Ciąg dalszy nastąpi. Bye!